10. Littoral Combat Ship. 38 miliardów dolarów. To amerykański program zakładający dostarczenie marynarce wojennej USA nowej generacji okrętów, takich jak krążowniki, niszczyciele oraz małe okręty do zwalczania innych okrętów podwodnych. Początkowo planowano budowę 55 okrętów, jednak z racji na znaczne przekroczenie kosztów budowy zdecydowano się na produkcję zaledwie 19 jednostek. Okręty są jednostkami szkieletowymi, co oznacza, że można nakładać na nie różne wyposażenie w zależności od specyfikacji misji. 9. Mine Resistant Ambush Protected. 41,6 miliarda dolarów. To program budowy wojskowych pojazdów opancerzonych o zwiększonej odporności na miny i ataki z zasadzki, wprowadzony przez USA po doświadczeniach zdobytych podczas wojny w Iraku. Program zakładał budowę trzech klas pojazdów różniących się przeznaczeniem, masą, rozmiarami oraz odpornością. Wybudowane pojazdy posiadają odporność pozwalającą na detonację pod nimi nawet do ponad 20 kg trotylu. Pojazdy mogą być konfigurowane do różnych zadań, takich jak transport żołnierzy, ewakuacja medyczna, osłona konwojów czy usuwanie ładunków wybuchowych. 8. Trident II Missile. 53,2 miliarda dolarów. To amerykański projekt budowy trzystopniowych pocisków balistycznych na paliwo stałe o zasięgu operacyjnym od 2,5 tysiąca do 11 tysięcy kilometrów. Pociski posiadają system naprowadzania bezwładnościowo-astronawigacyjny, dzięki czemu ich celność jest bardzo imponująca. Jednak nie zostały stworzone do niszczenia konkretnych celów, ale do ataków na konkretne obszary w celu zrównania powierzchni z Ziemią. Mogą przenosić ładunki termonuklearne o mocy nawet do 475 kiloton. Sama geneza budowy pocisków pochodzi jeszcze z lat 60. i była odpowiedzią na rozwój radzieckiego potencjału ofensywnego i defensywnego. Obecnie pociski są na wyposażeniu okrętów podwodnych typu Ohio i Vanguard. 7. V-22 Osprey. 57,8 miliarda dolarów. Kolejny amerykański projekt, tym razem budowy tzw. zmiennopłata, czyli maszyny latającej mającej zdolność zmiany pozycji położenia swoich płaszczyzn nośnych oraz silników, co pozwala na praktycznie pionowy start jak w przypadku śmigłowca, a następnie lot poziomy z szybkością niewiele mniejszą od prędkości samolotu. Osprey jest pierwszym produkowanym seryjnie statkiem powietrznym z obracanym układem napędowym z wirnikami o średnicy 12 metrów, umocowanymi wraz z silnikami i układami przeniesienia napędu w gondolach na końcówkach skrzydeł. Maszyna jest produkowana od 1989 roku, lata na wysokości 8 km, posiada maksymalną prędkość dochodzącą do 509 km na godzinę oraz zasięg do 1600 km. Ciekawostką jest to, że maszyna pojawiła się w serii gier Battlefield oraz Call of Duty. 6. FA-18 EF Super Hornet. 58 miliardów dolarów. To amerykański ponaddźwiękowy wielozadaniowy samolot pokładowy wprowadzony do służby pod koniec lat 90. obecnie produkowany w wersji jedno- i dwumiejscowej. Wyposażony jest w działka strzelające amunicją kalibru 20 mm oraz 11 węzłów na uzbrojenie podwieszane, pozwalające na zainstalowanie szerokiej gamy uzbrojenia bombowego i rakietowego, a nawet stacji do tankowania maszyny w locie. Łącznie wyprodukowano 759 samolotów tego typu. Obecnie Super Hornety są używane przez siły zbrojne USA oraz Australii. Maszyny mają zasięg 1100 km, mogą latać na pułapie 15 000 metrów i osiągać prędkość nawet do 2250 km na godzinę. Mogą też startować i lądować na lotniskowcach. 5. F-22 Raptor. 79,2 miliarda dolarów. Kolejny amerykański projekt, myśliwiec przewagi powietrznej, wykonany w technologii Stealth, został zaprojektowany głównie do walki z lotnictwem ZSRR w wypadku naruszenia przestrzeni powietrznej USA. Posiada jednak uzbrojenie pozwalające na atakowanie celów naziemnych, prowadzenie wojny elektronicznej oraz nasłuchu elektronicznego. W 1990 roku program wyceniony został szacunkowo na 26,2 miliarda dolarów przy założeniu produkcji 750 samolotów.
Jednak do 2012 roku wyprodukowano zaledwie 187 maszyn, przekroczono budżet ponad trzykrotnie i zrezygnowano z dalszej produkcji. Pierwszy egzemplarz został dostarczony armii amerykańskiej w 2003 roku, jednak pierwsze użycie bojowe odbyło się dopiero w roku 2014. 4. Okręty podwodne typu Virginia. 83,7 miliarda dolarów. Kolejny amerykański projekt zakładający budowę 27 wielozadaniowych okrętów podwodnych z napędem atomowym. Jednostki typu Virginia przystosowane są zarówno do wykonywania klasycznych operacji myśliwskich, jak też taktycznych uderzeń na cele lądowe oraz wsparcia oddziałów na lądzie i operacji radioelektronicznych. Okręty przeznaczone są zarówno do działania w głębokich wodach oceanów, jak też w wodach przybrzeżnych. Obecnie w służbie jest 15 jednostek, a 12 kolejnych czeka na budowę. Okręty mają ponad 110 metrów długości i 10 metrów szerokości. Są wyposażone w 12 pionowych wrzutni rakiet oraz nawet do 37 torped typu Tomahawk. 3. Alaric Berkey. 101,8 miliarda dolarów. Kolejny amerykański projekt zakładający budowę niszczycieli rakietowych, których podstawę wyposażenia stanowi zintegrowany system kierowania walką Aegis Combat System, czyli zintegrowany system wykrywania, naprowadzania i kierowania ogniem opracowany dla marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych jeszcze w latach 70. Oryginalnie okręty te projektowane były do zwalczania radzieckich samolotów, pocisków manewrujących oraz okrętów podwodnych. W efekcie powstała konstrukcja, której przeznaczeniem jest prowadzenie operacji obrony przestrzeni powietrznej, zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych oraz operacji uderzeniowych. Do chwili obecnej zbudowano 62 okręty, z czego wszystkie znajdują się w czynnej służbie. 2. System obrony antybalistycznej – 126 miliardów dolarów. Jest to program obrony USA, a docelowo również Ameryki Północnej, członków NATO, Izraela, Korei Południowej oraz Japonii. Cały projekt ma swoje korzenie jeszcze w latach 50., kiedy to USA na wskutek prowadzenia zimnej wojny z ZSRR postanowiło wprowadzić wielowarstwowy system obrony antybalistycznej przeciwko rakietowym pociskom balistycznym krótkiego, średniego, pośredniego oraz dalekiego zasięgu, który ma wykorzystywać bazujące na lądzie i morzu aktualne i przyszłe środki zwalczania pocisków, zdolnych do przenoszenia broni masowej zagłady. System jest cały czas w trakcie rozwoju i prawdopodobnie prace nad jego rozwojem nie będą zakończone nigdy. System po prostu będzie rozwijał się wraz z postępem technologicznym. 1. F-35 Lightning II. 326 miliardów dolarów. Miejsce pierwsze, jak zapewne Was to nie dziwi, kolejny amerykański projekt. Tym razem mówimy o jednosilnikowym myśliwcu wielozadaniowym piątej generacji, posiadającym specyfikację spełniającą wymagania wszystkich rodzajów amerykańskich sił zbrojnych. Projekt jest współfinansowany co prawda również przez Wielką Brytanię, Włochy, Holandię oraz kilka innych państw, jednak znaczna większość została opłacona przez Amerykanów. Pierwszy myśliwiec tego typu został oblatany w 2006 roku, a do chwili obecnej zostało wyprodukowanych 200 egzemplarzy. Program został zainicjowany w celu zbudowania maszyny zdolnej zastąpić wiele typów samolotów, co ma doprowadzić do redukcji kosztów ich produkcji i utrzymania. Docelowo mają powstać trzy wersje F-35, w których 80% elementów konstrukcyjnych będzie identycznych, a pozostałe 20% będą stanowić dedykowane systemy przystosowujące maszynę do pełnienia określonych zadań lub działań w specyficznych warunkach.